Cześć wszystkim. Dzisiaj nudny odcinek, bardziej informacyjny dla zlecającego przestrojenie dwóch torów FM. Także na szybko, żeby nie przedłużać. Tory już przestrojone, wymienione kondensatory w nich. Te, które uważam, że należy wymienić, to oprócz elektrolitów również dość dużo. Jak widzicie, kondensatorów stałych z głowicy, z toru PCE. Mam kilka takich kondensatorów, które wymieniam od strzała, tak jak już mówiłem poprzednio. Z racji tej, że się przejechałem kiedyś na nich, wszystko było ładnie, a po jakimś czasie niestety, ale wysypały się i głowica na górnym paśmie zaczęła się dziwnie zachowywać. Ale dobra, to może temat na inny odcinek. Włożymy sobie dwa tory i zrobimy poszczególne pomiary, czyli heterodyna, zniekształcenia, zestrojenie stereodekodera, zestrojenie wskaźnika maksymalnego sygnału zgodnie z prośbą zlecającego Krzyśka, którego serdecznie pozdrawiam. Ustawiłem maksymalny sygnał dla -41 dBm-ów, co odpowiada 2 mV, jeśli dobrze pamiętam, na początku drugiego łuku na tej grubej kresce. Także to zostało zrobione, wyciszenie ustawione, zero detektora również ustawione. No i dość znacznie podciągnięta czułość głowicy na górze, na dole, w miarę równo. Zaraz sobie to zobaczymy. Także nie przedłużając, jedziemy. Najpierw zestaw numer 1. W radmorze testowym zamontowany zestaw numer 1. Zestaw, który miał być nieprzestrajany, niegrzebany. Szkoda. Okazało się, że jednak coś było ruszane. Szkoda dlatego, że myślałem, że sobie po prostu zdejmę pomiary z oryginalnej głowicy, z oryginalnego toru FM. Niestety heterodyna była rozjechana. Możecie to zobaczyć w poprzednim filmie, jak ktoś jest zainteresowany. Nie będę przypominał wszystkich parametrów. No i również czułość była bardzo słaba. A w dodatku, jak pamiętacie, stereodekoder wykazywał jakby uszkodzenie. Nie było żadnej separacji przy przeciwfazie. Sygnały się wręcz kanał lewy i prawy znosił. Udało się to wszystko doprowadzić do ładu składu. Nie przedłużając, zestaw zamontowany. Sygnał z generatora przez symetryzator. Nie jest to do końca dobry symetryzator, ponieważ on jest na kanały 1 do 60. Co? Nie widzę. 1 do 65, jak dobrze widzę. Także jest zbyt szeroki, ma zakres częstotliwości i nie jest ekranowany, więc w przyszłości postaram się dobrać ekranowany symetryzator dedykowany do UKF-u, tak aby jeszcze bardziej być pewnym pomiarów i tego, że nie tracę sygnału na niedopasowaniu impedancji generatora 50 ohm do 300 ohm impedancji wejścia anteny. Dobra, sprawdźmy na szybko heterodynę. Jesteśmy strojeni w 0, 3 V, jak widzimy, 87,5 MHz i szybciutko czułość 80, minus 80 dBm-ów. Minus 81, już nam dioda gaśnie, więc zapiszmy sobie to. 3 V, 87,5 MHz i czułość minus 81 dBm-ów. Nie jest to może rewelacja jakaś, ale akurat w tej głowicy miałem taki objaw, że jak żułowałem bardziej czułość, to na górnym zakresie wzbudzała się głowica bez sygnału, bez doprowadzonego sygnału do anteny. Sygnał rósł, także niestety musiałem troszeczkę odjąć, a nie ma co się bić tam o 2-3 dBm, ponieważ i tak jesteśmy powyżej tego, co zaleca producent. Czułość będzie bardzo dobra. Ok, 25 V. Jasna, generatorku daje 108 MHz. Stroimy się w 0. Jesteśmy w zerze. No, musimy poprawić. Delikatnie poprawić. Spróbujmy poprawić.
delikatnie. A jeszcze pogorszyły. OK, jesteśmy w zerze dla 25 V. Jeszcze sprawdźmy szybko dół. Jesteśmy w zerze 3 V, 25 V heterodyna, 108 MHz. Także zapiszmy sobie 25 i 0, 108 MHz. Dostrójmy się jeszcze do tego zera. OK, i jedziemy. Czułość. Jak widać, również minus 81 dBm, czyli głowica zestrojona równo. Dobra, nie przedłużając, sprawdźmy sobie teraz zniekształcenia i zestrojenie stereodekodera. Sygnał z generatora na wejście, moc maksymalna niemalże dla ośmiom obciążenia. Przełączam się na wejście uniwersalne. Widzicie, amplitudy równe. Przełączam się na wejście FM, toru FM. Amplitudy również równe, nie dotykam. Regulacji barwy, balansu. Wszystko na zero. Arch wyciśnięte, wyciszenie wyciśnięte. Dostrajam się do zera. OK. Jestem w zerze. Jeszcze. O, jestem w zerze. I sprawdźmy sobie kanał lewy. Jak sobie czułość zwiększę, to mam 120-140 mV. Także dużo powyżej 30 dB. W kanale lewym mam 100 mV czułość. 100 mV. Możemy troszeczkę podrównać. Tak na szybko. Czyli mamy 84 w lewym. W prawym 152, więc jeszcze spróbujmy podregulować. O, nie widzicie pewnie. OK, zjechałem w prawym do 120 około. A w lewym mam w tym momencie 112, czyli teraz równe są kanały. Jesteśmy równie, tylko kto chętny niech obliczy. Czyli mamy amplitudy ...10 V amplitudy do 120 mV, także jesteśmy grubo powyżej 30 dB. Dobra, jesteśmy ustawieni. Jeszcze raz przetestujmy w tym momencie. W zerze, jestem w zerze. Lewy. Prawy, przeciwfaza i środek. Dlaczego dla tej częstotliwości? Ponieważ dla 98 mam stację i nawet kabel z generatora już powodował mi, że działa jako antena, co powodowało, że po prostu zakłócenie było i pomiar zniekształceń nie był wiarygodny. Rzut oka na zniekształcenia. Zniekształcenia poniżej 0,2. Także grubo poniżej wymagań producenta, jeszcze w drugim programie. Zobaczmy, jak to się przedstawia. Puśćmy pomiar. 0,3 w jednym, 0,2 w drugim. Intermodulacyjny test całkiem nieźle. Także jest fajnie. OK. Tak prezentuje się nasz tor po wszelkich regulacjach. O, nie chcę mi zbliżenie teraz się oddalić. Dobra. Wymieniane kondensatory, wyczyszczone potencjometry. Co ważne, ustawiamy również wzmocnienie pośredniej częstotliwości. Tak jak serwisówka każe, warto to zrobić, żeby nie przesterować stopnia kolejnego, czyli stereodekodera, żeby zniekształcenia były jak najmniejsze. Co tutaj? No widać, poprawiona czułość do znacznie, przestrojona głowica, heterodyna ładnie pokryta, zniekształcenia fajne. Właśnie, wracając do stereodekodera, pamiętacie, było to, aby uszkodzenie. No i okazało się, że nie, myślałem, że to były kondensatory, że wymiana kondensatorów przyniesie
poprawę. Jednak po zamontowaniu nowych kondensatorów również była ta sama sytuacja, czyli zero separacji i przy przeciwfazie znoszenie się sygnałów. Co się okazało? Był po prostu ten tor rozstrojony, a nie był on grzebany, bo miał oryginalnie zalane parafiną czy woskiem, oryginalnie zalane rdzenie. Były to pożółkłe, twarde, także nie ma mowy, żeby to było rozbierane. Po prostu po tylu latach obwody tych cewek, indukcyjność ich, no, były rozjechane, wymagało to strojenia na nowo. Jak widzicie, teraz bardzo fajne parametry, dużo powyżej 30 dB separacji. No i chyba tyle z tych rzeczy. Tor numer 1. Zobaczmy sobie jeszcze w praktyce, jak działa podpięta antena zewnętrzna przez symetryzator. Wyciszanie działa. Może jedźmy na wyciszaniu. Tej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, Ok, na kampusie sprawdźmy, czy dociąga arcz. Katolickim jest Dociąga z wyodrębnione prawej. muzeum pamięć i tożsamość, a Dociąga z także lewej. Jedziemy coś na środku, poszukamy. Mamy na środku. A zobaczmy na dole, czy jeszcze nam, jak działa arcz na dole. Dociąga z prawej. Dociąga z lewej. No i fajnie. Okej, także tor numer 1 ożywiony. Okej. Zestaw numer 2, który już wcześniej był przestrojony przez, jak dobrze myślę, przez właściciela. Zamontowany. Radmor rozgrzany, także przystępujemy do sprawdzenia może najpierw heterodyny pokrycia 3 V. Mamy sygnał, jesteśmy w strojeniu 0 na generatorze. O, może tak coś będziecie widzieć. 87,5 MHz minus 45 dBm. Także zapiszmy sobie teraz zestaw numer 2. 3 V. Mamy 87,5 MHz i sprawdźmy od razu na szybko czułość. Jesteśmy w zerze, arcz wyciśnięte, wyciszenie wyciśnięte i jedziemy, tak żebyście widzieli. Czekamy, aż dioda stereo zgaśnie, zgasła, minus 87 dBm. Było minus 68, także znaczny progres. Teraz szybciutko przełączę się na 108 MHz, 25 V, 0. Jak widzicie, mamy nieznacznie, bo sobie dostroimy. Jesteśmy w zerze. Ten stroik mam nerwowy w tym egzemplarzu, także muszę się nim zająć. Ale ok, mamy 0. Sprawdźmy czułość. Już nam przerywa, ale jeszcze mamy 86, przerywa 87 również, czyli 25,0 V, mamy 108 MHz, czułość minus 87 dBm. Ok, teraz sprawdzimy sobie stereodekoder i zniekształcenia. Mamy częstotliwość na środku. Dlaczego taką ustawiam, to mówiłem tak jak poprzednio. Po prostu mam stację na 98. I żeby nie zakłócała mi, to delikatnie się odstrajam, także jesteśmy na środku. Pasma strojeni w 0. Sprawdźmy sobie stereodekoder. Kanał lewy. Kanał prawy. Przeciwfaza. Mamy 10,8 V do... Zwiększę sobie czułość. 10,8 V do maksymalnie 100 mV, także jesteśmy grubo powyżej 30 dB, coś koło chyba 36-35 dB, także jest fajnie.
Dobra. Jeszcze raz lewy, prawy, środek, przeciwfaza i obydwa. A teraz zniekształcenia. Ja sobie tu arty odpalę. Ustawmy jeszcze spokojnie środeczek. Ok. Jesteśmy dostrojeni z zerem detektora. A teraz może będziecie lepiej widzieć. Jesteśmy idealnie w zerze. I mamy w trybie stereo 0,27, czy niecałe 30, niecałe 30% THD plus N, 0,5%. Widzicie, jak skacze piec, jak się załącza dmuchawa, to niestety, ale mam zakłócenia. Jeszcze sprawdźmy sobie w arcie, w spektrze 0,30, 0,25. Kanał lewy, kanał prawy, THD plus N 0,33, 0,3, czyli tutaj jest niżej THD plus N, więc inaczej chyba ten program mierzy stosunek, także muszę się zagłębić. Stosunek sygnał szum 50 dB, a serwisówka, dokumentacja techniczna przewiduje 40, jak dobrze pamiętam. I intermodulacyjne poniżej 0,3. Także wyszło bardzo fajnie. To jest nasz tor. Cewki już zalane, głowica zaekranowana, także ważna rzecz. Zawsze, jeżeli stroicie głowicę, wszelkiego dokładnego strojenia dokonujcie z przykrywką. Ponieważ jeżeli zrobicie to bez przykrywki, a potem założycie przykrywkę, rozjeżdża się przede wszystkim heterodyna. No i niestety trzeba dostroić również przede wszystkim cewki filtra i cewkę wzmacniacza wejściowego na maksimum sygnału, ponieważ czułość nam się zmienia również po założeniu przykrywki, także uwaga dla wszystkich strojących, zawsze stroimy z przykrywką. Dobra, i to tyle co do zestawu numer 2. Czy miałem z nim jakieś problemy? Nie, nie było, również nie było problemów. Jedynie rozsypał mi się jeden trymer już na sam koniec, właśnie przed kręceniem filmu. Musiałem rozebrać jeszcze raz głowicę, rozlutować i go wymienić, także doszło trochę roboty. Sprawdźmy sobie jeszcze zestaw numer 2, jak gra w praktyce. Antena zewnętrzna podłączona, odstrojenie od zera jesteśmy, dociąga z prawej. Teraz z lewej dociąga, jak widać, bardzo ładnie. Ok, jak widać na antenie zewnętrznej wyciszanie również działa. Przelećmy jeszcze coś na środku. Ok, wszystko fajnie działa. Rzut oka może jeszcze na... Może ja już sobie wyłączę, niech się nie grzeje mi obciążenie. Tor numer, zestaw numer pierwszy. Mieliśmy, był nieprzestrojony. Czułość minus 57 dB, minus 58 dB na górze. W tym momencie mamy minus 81 na dole, minus 81 na górze. I tor numer 2, który był już przez kogoś przestrojany. Heterodyna, jak widzicie, nie była dobrze ustawiona. Brakowało nam dość dużo, bo 2 MHz na dole. Czułość na dole minus 68, minus 45 na górze. W tym momencie jest minus 87 na dole, minus 87 na górze. Heterodyna pokryta. Sprawdźmy jeszcze, jak to z tymi DBM-ami. Byliśmy dla oryginalnej głowicy tutaj, minus 57, czyli 317 mikrowolt. Dla głowicy przestrajanej przez
poprzednika, poprzedniego serwisanta, który się tym zajmował, mieliśmy na dole minus 68, czyli 89,1 mikrowolta, a na górze minus 45. Także byliśmy w lesie, jeśli chodzi o górę, bo to tutaj powinniśmy mieć maksymalny poziom. No nie, źle mówię. Maksymalny poziom mamy dla minus 401 dBm, dla 2 mV. Mamy maksymalny poziom wskazania z wskaźnika, a my byliśmy na 1,26 V. Miliwolta, przepraszam, i dopiero nam się tutaj zapalała dioda stereo, także czułość była mizerna. W tym momencie dla toru drugiego mamy minus 87, czyli 10 mikrowolt. 10 mikrowolt i dla toru numer 1 mamy minus 81, czyli 20 mikrowolt, a wymagane przez producenta to jest 35 mikrowolt, czyli jesteśmy jeden zestaw numer 2 trzykrotnie poniżej. Zestaw numer 2, numer 1, półtora raza poniżej. Niemalże dwa razy poniżej wymagań producenta, także mam nadzieję, że czułość będzie na tyle odpowiednia, że na dobrej antenie powinniśmy mieć dobry odbiór. Zawsze zalecam antenę zewnętrzną, nie jakieś tam druty, kable. No bo po to jest antena. Właściwie nie żałuję się tych. Przynajmniej takie jest moje zdanie, że nie żałuję się tych czułości tam powiedzmy do powyżej, poniżej 80 dBm po to, aby odbierać radio na kawałku drutu, tylko po to, aby przy dobrej antenie, przy dobrym ustawieniu anteny mieć zadowalające wyniki i odbiór w dobrej jakości stereo. Im lepszy sygnał, im lepsza antena. Tu nie chodzi tylko o to, żeby zapaliła się dioda stereo, ale jak można zauważyć bardzo łatwo, spróbuję może to zaprezentować. Włączmy sobie. Ok. Mamy. Jestem strojony w zero. No, delikatnie odjechało. Ok. Jestem strojony w zero. Minus 45 dBm. Pomiar. Poniżej 0,2%, THD plus szum 0,5%. Obniżmy sobie sygnał wejściowy. Może przesadziłem. Powiedzmy do minus 60 dBm. Także jesteśmy nadal w stereo. Zobaczcie, nadal jesteśmy w stereo. Nadal nasz sygnał jest dość wysoki. Dość znaczny, że tak powiem, bo minus 60 dBm to jest 224 mikrowolty. I zobaczcie sobie, jak prezentuje się pomiar. Owszem, pomiar zniekształceń nieliniowych. Inaczej, wskazanie zniekształceń nieliniowych nie urosło za bardzo, bo nawet dwukrotnie nie urosło, półtora raza, gdzieś około. A zniekształcenia nieliniowe plus szum, jesteśmy już powyżej 2% i to grubo, czyli 2% szumu nam urosło. Jak widzicie, dlatego się tą czułość, według mnie, dlatego tą czułość ustawiamy i żyłujemy, ale nie po to, żeby podpiąć kabel i cieszyć się stereo, tylko po to, że przy dobrej antenie i przy dobrej czułości wejściowej głowicy będziemy mieli dobrą jakość odbiorów stereo. Także zawsze zachęcam, zawsze polecam montaż anteny zewnętrznej bez wzmacniacza. Antena bierna i ona nam powinna zapewnić w połączeniu z głowicą, która ma dość wysoką czułość, powinna nam zapewnić dobry odbiór stacji. I tym akcentem, moi drodzy, kończę ten chyba i tak przydługi odcinek. Pozdrawiam Krzysztofa
tory będą zapakowane, wrócą do niego jak w najbliższym czasie. Wszystkich pozdrawiam, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że coś tam się z tych moich filmów dowiadujecie nowego. No bo po co je kręcę? Są pytania, po co kręcić? Na pewno dlatego, że lubię i chcę to robić. To po pierwsze. A po drugie, każdy ma jakiś tam swój sposób działania na pewne rzeczy. Każdy robi to inaczej. Jestem amatorem, który lubi to robić. Sprawia mi to przyjemność. A jeszcze w dodatku, jeżeli ktoś na tym skorzysta i przywrócę odbiornik do użyteczności i przyniesie to komuś radość, tym bardziej ja się cieszę. I tym właśnie akcentem pozdrawiam was wszystkich. Paniom życzę wszystkiego dobrego z okazji święta. Chociaż i tak wydaje mi się, że żadna pani tu nas nie ogląda. A właśnie jeszcze płyteczki zostały oczywiście wymyte. Zamalowane kalafonią, roztworem kalafonii. I w takim stanie wrócą do Krzysztofa. Trzymajcie się, cześć.